Witam w kolejnym odcinku z gry The Pride of Tyr. Dzisiaj będziemy wykonywać zadanie o nazwie Przeszłość Wiedźmy, więc z nią porozmawiajmy. Czego tu szuka? Okazji do zarobku szukam. Pomóc ci w czymś, babciu? Wymagany poziom 25. Abych cię poprosiła o coś, tylko bliżej, synek, bliżej podejdź. Głos mam cienki, od dobrych wywarów osłabiony. To nadstaw dobrze ucha, synek. Słucham cię, babciu. Bliżej podejść już nie mogę. Możesz, możesz, tyle że nie chcesz, ale co tam? Ani młoda, ani ładna, chociaż jakbyś mnie tu tak tutaj chycił, to no no. Może później, ale co to ode mnie chciałaś? Wiesz, synek, stara jestem już, mocno stara. Tak stara, że nawet nie wiem jak bardzo. Wczoraj jak wymiatałam izbę, kolepale niska znalazłam ten spłocheć papiżów. Starucha ze mnie jak nie wiem co. I chyba od zawsze, żem stara. A te papiry coś mi mówią. Ale nie wiem, co mówią. Bo nic nie rozumiem. Bier je, synek, i niech mi je kto wytłumaczy. Ale to musi kto stary, jak ja być, albo i starszy. A jak ja stara, powiedziałam tobie, sama nie wiem. Wezmę te papiery, ale musisz mi powiedzieć, kto by się na tym znał. Synek, jakbym wiedziała, sama bym polazła, albo poleciała, ale... Umiem się w taki przedjezgać? Nie. Synek, idź ty. Żywych pytaj, trupów pytaj. Trupów lepiej, trupy starsze. Wioska trupów niedaleko, może tam jaki gadatliwy będzie. Dobrze, poszukam. Oczywiście wiadomo, do kogo się udać. Trzeba iść do Deona. Iść do Deona, właśnie już to net podpowiada. Od Wiedźmy Hobel otrzymałeś plik papierów zapełnionych dziwnym atramentem. Wiedźma Hobel, która nie pamięta czasów swojej młodości, ma przeczucie, że pisma te mogą zawierać informację o jej przeszłości. Poprosiła cię o ich odcyfrowanie. Być może martwy rycerz Deon, przebywający w wymarłej wiosce, będzie umiał odczytać ten alfabet. Oczywiście tego zadania możemy się podjąć dopiero po wykonaniu prośby Deona. Nie mam w ogóle kluczyki. Nie mam kluczyków. Ale nawet jakbym wziął tą skrzyneczkę, to bez sensu w sumie. Jedynie na eliksiry jakieś. Wiedźma Hober znalazła jakieś pisma, których nie umie przeczytać, a zależy jej na tym bardzo. Mówiła, że jest bardzo stara i zdaje się nie pamiętać, kim była. Wiedźma Hober, stara babina. Myślisz, że jest aż tak stara jak ja, który walczyłem przeciwko magowi Claudiusowi? Kto wie? Pokaż te pisma. Podajesz dokumenty. Dziwny alfabet, choć znajomy. Nie umiem go przeczytać. Tekst jest straszliwie stary. Mniej więcej tak stary jak ja. Zaraz, może rzeczywiście Hober i ja mamy więcej wspólnego niż sądziłem. Może nie tylko ja utknąłem w tej prowincji Haligardu. Związany potężnym czarem. Może pomagając wiedźmie pomógłbym i tobie. Tak, możliwe. Posłuchaj teraz uważnie. Mag Claudius, demoniczny czarodziej, ogarnięty rządzą władzy, pokonany przez imperatora Haligardu, miał wiernego sługę Sigiusa. Powiadano, że Sigius był równie niegodziwy jak Claudius. Krótko przed upadkiem maga Sigius stracił życie. Wywiad donosił, że Claudius miał przemienić go w potężnego arcydemona. Broń totalną. Najwyraźniej coś poszło nie tak. Ciało Sigiusa pochowano głęboko pod górami, niedaleko zresztą stąd. Później nad jego grobowcem powstała kopalnia. Teraz wymarła. W ogóle mnie to nie dziwi. Myślę, że Sigius pisma wiedźmy na pewno odczyta. Sigius, przecież właśnie powiedzieli, że on nie żyje. Ja również i wielu moich kolegów z kompanii też, a mimo to miewasz z nimi kłopoty. Dlaczego pochowano Sigiusa tak daleko od zamku, tak głęboko? Co prawda nie przeżył przemiany, ale to, co z nim owładnęło, nie wróciło tam, skąd przyszło. Najwierniejszy sługa Claudiusa stał się bardzo niestabilnym bytem. Niedemonicznym. Fakt. Ale nadal bardzo groźnym. Claudius nie miał już nad nim władzy, rzucił więc na szczątki Sigiusa czar uniemożliwiający mu działanie. Potem pochował, zostawił sobie jednak furtkę. W jakim sensie? Sigius z demonem uwięzionym w martwym ciele mógł być ważnym źródłem informacji. Claudius tak ustawił czar, żeby można było Sigiusa czasowo wybudzić i zamienić z nim parę słów. Żeby tego dokonać, wystarczy garść prochów innego uśmierconego maga. W grobowcach pod zamkiem znajdziesz sporo sarkofagów, a w nich prochy. Musisz tylko uważać.
Czarodzieje nawet po śmierci śpią bardzo płytko. Dobrze, wybudzę Sigiusa i dowiem się więcej o przyszłości wiedźmy. Zdobądź proch martwego. Deon podpowiedział ci, że zwoje Hober może przydać Sigius, martwy mag, sługa Claudiusa. Ze śmiertelnego snu wybudzić go może tylko proch innego martwego maga. Znajdziesz go w jednym z sarkofagów w małym grobowcu pod zamkiem. Czyli musimy iść pod zamek. Czyli tą samą trasą i chyba poproszę tym razem Madzie o pomoc, żeby to szło szybciej. Bo samo przebijanie się przez zamek do pojedynczej osoby, no to wiadomo. Trzeba by było potać, odpoczywać. No dobrze, to gdzie jest ta Madzia? Podobno idzie gdzieś za nami. O, jest. To idziemy teraz razem. Swoją drogą mogła się teleportować do zamku. Oj. Coś nas tutaj zaatakowało. Ale to się pewnie właśnie Aquasol popisze. Coś pięknego. Na moście będą jakieś piątki, są piątki. Ale to też pyk pyk i Aquasol robi robotę. Właśnie dlatego chciałem iść z Madzią. Jak miałbym sam to wszystko bić albo się przebijać przez tunel pająków, to też by trochę czasu zajęło. Wy też jak będziecie wykonywali ten quest, możecie sobie iść jakąś drużyną. Na przykład ze trzy osoby już będzie szybciej. Nawet te dwie osoby już nawet na tych 25 poziomach to powinno iść ładnie. Jakiś mag ognia albo barbarzyńca i rycerz. Wudu nawet. Bo jak widzicie, tutaj wszystko nas łapie. Teraz przejść może tędy, żeby jak najmniej walki było. Może akurat ludzie zlecenie na pieniążki robią, to też będzie czyściej. Właśnie cały czas prowadzi nas strzałka aż do tego miejsca tutaj. I tu jest ten sarkofag, nawet się podświetla na niebiesko. Stoisz przed starożytnym sarkofagiem. Czujesz przenikliwe zimno, ale mimo to bez wahania podważasz kamienną pokrywę. Ja wyłączyłem nietoperza, że mu się czasem krzywda nie stała. Jak wyskoczy coś niespodziewanego, próbujesz zaczerpnąć garść prochu. Widzisz, jak spod poruszonej przez ciebie kamiennej płyty wzbijają się w powietrze tumany błyszczącego pyłu, które ku twojemu przerażeniu
Okładają się w potężne ramię, a zaraz potem w całą postać wybudzonego ze śmiertelnego snu starożytnego maga. A czy to już brzask nowego świata? Żywy, czego chcesz ode mnie? Właściwie niczego, tylko garść twoich prochów. Bezczelny, za chwilę staniesz się moim sługą, gin. Starasz się nie zginąć. No i właśnie, dlatego tutaj Madzia bardzo nam pomoże. Bo on ma aż 2700 życia, w życiu bym go nie ubił sam z nietoperzem. Tym bardziej, że on, no, różną gamę ataków wykonuje. Chociażby takich. No, a ja mam tylko 30% na niego. A z Madzią jedna tura i po imprezie. Jeszcze coś dostała. Wybudź Sigiusa, masz już proch martwego maga. Udaj się teraz do grobowca pod kopalnią północno-wschodniej części regionu Trentis i rozbudź Sigiusa. Ale chyba Madzie dalej poproszę o pomoc, bo jak ten Sigius zrobi to samo co ten mag, to też może być nieciekawie. Chwila odpoczynku. Chociażby do pełnego HP. I możemy wracać. Chociaż teraz droga chyba przez klapę tutaj w zamku byłaby drogą szybszą. Do wymarłej osady. I chyba tam tak się udamy. Uważać na ten złom z upadłych, bo jest dość ciężki, żeby sobie całego ekwipunku nie zaśmiecać. Dobra, to idziemy przez tunele pająków. Z Madzią raczej mnie nikt nie zaatakuje. Znaczy nikt z graczy oczywiście. No właśnie, poszło bardzo szybko przejście. Już jesteśmy tutaj. A już Zbójecki Las, zaraz będzie wymarła osada i do tej kopalni mamy się udać. Czy to grobowca pod kopalnią? Czyli idziemy do góry. I chodzi dokładnie o to miejsce. Stoisz przed sarkofagiem Sigiusa. Ziomb jest bardziej przenikliwy niż w grobowcach pod zamkiem. Dodatkowo można tu wyczuć obecność wiecznie czujnej i bardzo złowrogiej istoty. Sypiesz prochy na sarkofag Sigiusa. Mistrzu, mistrzu Klaudiusie, czego ode mnie żądasz? Czy pokonałeś wojska Imperatora i władasz już Haligardem? Nie jestem Klaudiusem, nędzna kreaturo. Twój pan przepadł i teraz służysz wyłącznie mi. Jestem twoim panem Klaudiusem, odcyfruj mi te dokumenty Sigiusie. Może nie będziemy go okłamywać. Tobie nie służę nikomu poza Klaudiusem. Odejdź, komendiancie. Dobrze, odejdę, ale ty wtedy nie dowiesz się, jak potoczyły się losy twojego pana po bitwie. Przebiegły człowieczek, znasz słabe punkty dawno zmarłych. Najpierw opowiesz mi o bitwie, a potem spełnię twoje życzenie. Opowiadasz o przegranej Klaudiusa. A teraz odcyfruj mi te pisma. Nie tak szybko. Wiem, że masz mało czasu, życie przecież nie trwa wiecznie.
Jest jeszcze coś, co musisz dla mnie zrobić, zanim ci pomogę. Jedną drobną rzecz. Zaraz, przecież się umawialiśmy. Ja dotrzymałem umowy, teraz twoja kolej. Gnido, zamknij się i słuchaj. Nie zawieram umów z kupą przypadkowo zebranych atomów, którą jesteś. Nawet nie wiesz, jaki w tym wszystkim sens i ty masz szczelność mówić mi, co mam robić? Słuchaj, Grudopro, spodobało mi się tu. Ta pieczara i ten rwec na powierzchni jest przyjemny. Nie mam zamiaru zasnąć ponownie. Jeśli naprawdę obchodzą cię te bohomazy, z którymi do mnie przylazłeś, to masz mnie teraz wybudzić na stałe. Okej, co mam zrobić? To mi się podoba. Poprawne nastawienie do nieuniknionego. Słuchaj teraz uważnie, bo za chwilę znów wrócę do grobu. Na alarijskiej plaży jest rozbity okręt. Znajdziesz tam zwój, który zawiera zaklęcia, jakie Klaudius rzucił na moje szczątki. Oprócz tego potrzebuję, i tutaj nie ma niespodzianki, ofiary z dziewicy, która wykrwawi się na moim grobie. A teraz Sigius wrócił do grobu. Koniec rozmowy. Zdobądź zwój Klaudiusa. Sigius postawił warunek. Odczyta pisma wiedźmy dopiero wtedy, kiedy rozbudzisz go na stałe. Umożliwić ci to ma zwój Klaudiusa, na którym zapisane jest zaklęcie, które kontroluje Sigiusa. Oprócz tego potrzebna jest dziewica. W pierwszej kolejności zdobądź zwój. Znajdziesz go na statku. No dobrze, a więc idziemy na statek. I znowu takie chodzenie od miejsca do miejsca. Ale pędzimy. Chyba tutaj przez wioskę druidów będzie najszybciej. I potem plażą. Oczywiście strzałka prowadzi nas inaczej. Dopiero teraz się zmieniła, ale zanim byśmy przeszli naokoło, to by dość sporo czasu minęło. Teraz znowu nam mapkę długo wczytuje. Dziesiąt, 60, 70. No szybciej trochę się ładuj. Okej, idziemy. Oczywiście wpakowałem się w komary. Fajnie działa ten secik. Taka dodatkowa tarcza. O, bez żartów, że ja muszę się tam udać, tam na koniec aż, gdzie jest ta skrzyneczka. Nas wszystko będzie po kolei atakowało. No nic, wyrzeźniemy połowę statku i tak to się skończy. Może ja nie będę nic robił, bo mi szkoda kondycji. Macie to szybciej zabije niż ja. Można coś podziałać.
atak rybostworów się ubije. No już prawie. Widzicie, samemu też bym to bił i bił może z 15 minut nawet. Teraz trzeba wrócić. Także jak macie znajomych i tak dalej, to warto ich prosić o pomoc. A nawet grać sobie na równi na tych samych poziomach i raz jedna osoba wykonuje zadanie, raz druga. Ogólnie to jeszcze warto wyrzucać te kryształy, albo nie wiem, jak ktoś woli, to robić na nie zlecenie, nawet nie wiem, jakie tam jest. Ale niektóre gildie nie rozbudowują sobie świątyni tej kopalni kryształów, no i niestety do końca gry muszą robić składki tego typu, żeby móc ładować chociażby wieżę teleportacji i świątynię. Nie, to też widzę, że się zaczyna wykazywać. Nawet całkiem sprawnie to idzie. Dobra, wrócę na statek, żeby trochę odpocząć, bo nietoperz jest trochę poturbowany. Już ok, zobaczymy, co tu się zaaktualizowało. Zdobądź dziewicę. Masz już zwój Claudiusa, świetnie. Teraz pora na dziewicę. Pomóc może ci wiedźma, Darko Knarl lub Roman z wioski. No to pójdziemy po kolei. Najbliżej mamy do Hoberl. Potem Roman i Darko. Jako ostatni. Więc idziemy, o dziwo nie ma bandytów, którzy by nas chcieli tutaj zaatakować. Już są bagna i zaraz będzie chatka Hoberl. Zobaczymy, czy ona nam znajdzie dziewicę. Albo powie, gdzie jej szukać. Babciu, to bardzo trudna sprawa z twoimi papierami. Gadałem z duchem Sigiusa, złego maga z zamku. Sigiusa, Sigzara, cicho synek. Sigius, Sigius, może mnie to nawet co mówi. Sigius, dobra. Starażem, co z tym Sigiusem? Sigius jest starszy od ciebie, Hoberl, i jest martwy. Ale spodobało mu się, jak go na krótko wskrzesiłem. Mówi, że poczyta papiery, jak go dobudzę na stałe, choć nie wskrzeszę. Będzie nie umarły. No, no, dobra, to ożyw bydlę, niech się nacieszy tym światem, niech ma nurze, idź i budź. Tyle, że trzeba mi jednej rzeczy. A czego? Sigius mówi, że potrzebna dziewica, co by ją w ofierze złożyć. Dziewica, powiadasz, dobra, synek. Capnię ci jakąś, a czekaj, może i w szafie, jaką mam. Staruszka idzie do szafy i wydobywa z niej dobrze zachowanego trupa młodej dziewicy. Jest dziewica, jak nowa. Ale babciu, ona nie żyje. Żywej bym w szafie nie trzymała. Słuchaj, stara jestem i głupia, ale na czarach to się znam. Staremu trupowi z grobowca nie robi różnicy, czy dziewica żywa, czy nie. Po fakcie, i to trup, i to. Tu masz jeszcze butelkę z jej krwią.
Upuściłem jej trochę, jak mi na ręce umierała. Powinno zadziałać. Idź już. Co się gapisz? Jak na ręcach umierała. Ano synek, jako wiedźma leczę też jak ktoś chydlawy. Nie zawsze dobrze. Ta tutaj dziecina padła i se ją wzięłam. Dziewice często do czarów potrzebne. W szafie ją trzymałam, żeby pod ręką była. Rozumiem, ruszam w drogę. Aha. Obudź Sigiusa na stałe. Masz już wszystko, czego potrzebujesz do obudzenia Sigiusa. Udaj się do grobowca i zakończ tę sprawę. Albo dopiero rozpocznij. No to ciekawe. My go obudzimy, on się na nas rzuci pewnie. I będą nici z papierków. Z czytania tych papierków. I z powrotem do kopalni. To teraz twoja kolej. Czytaj te dokumenty. Aha, to tutaj. Podchodzisz do sarkofagu i składasz ofiarę z dziewicy. Kolejnym krokiem jest odczytanie zwoju Claudiusa. Kiedy dochodzisz do ostatnich słów, sarkofag zaczyna się trząść, a jego wieko z hukiem odlatuje w kąt pieczary. Sigius został obudzony. Hehe, dokonałeś tego, robaku. Obudziłeś stare zło. Chociaż tobą gardzę, muszę przyznać, że jesteś bardzo pomocny. To teraz twoja kolej, czytaj te dokumenty. Pokaż mi to, haha. Typowy pamiętnik młodej czarodziejki. A ten czar taki trudny, a tamten wymagający, a jeszcze inny do niczego się nie przyda. Zakochaj się w jakiejś młodej... Nie, nie młodej. Ona brała udział w bitwie z Claudiusem. Zaraz po akademii kazali jej walczyć. Potem zapiski się urywają. Pewnie zginęła. Dobrze jej tak. Mam nadzieję, że umierała długo i powoli. Może nawet umiera nadal. Takie rzeczy się zdarzają. Oddaj papiery, żegnam cię. Wykonałeś etap zadania, otrzymałeś 19 tysięcy złota. Czyli jednak Magnum to odczytał i wywiązał się. Powiedz wiedźmie czego. Sigius łaskawie przeczytał pamiętnik Hober. Wynika z niego, że jest starsza niż sądził. Jako młoda czarodziejka brała udział w boju przeciwko Claudiusowi. Jakiś czar najwyraźniej odebrał jej rozum. To idziemy jej o tym powiedzieć. Ale doświadczenia dość sporo. Prawie pół poziomu. Dlatego tak warto wykonywać zadania. Nie dosyć, że są ciekawe, to jeszcze się expi. Zbadałem twoje dokumenty, babciu. No, co to za papiery dziwne miałam, wiesz może? Opowiadasz wiedźmie, że była mocną czarodziejką. Pochodzi ze stolicy Haligardu, była młoda i piękna. Tak, deszczowe Megrod, moi mistrzowie i te przeklęte czary przeciwko urokom, których nie mogłem się nauczyć, ale co tam synek? Babiną teraz jestem, wiedźmą, dzieciory się nie boją, ale to i dobrze, bo nie cierpię tych małych potworów. Co było, to było, niech w tych kartach zostanie, bo w głowie pustki, dzięki za pomoc, jak będzie ci trzeba czegoś, pukaj śmiało. Dobrze, babciu, do widzenia. O, otrzymaliśmy złoto, otrzymaliśmy doświadczenie w podobnej ilości, kapłańskie buty odrodzenia i kondycji. Coś tam warte. I wykonałeś zadanie. A więc kończymy odcinek. Ja wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Jeszcze raz dzięki. Cześć.